Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 3 Dzieje Rodu Smith. Kajetano już pierwsza wstała, tak jak widzę, tutaj chyba też się będziemy budzili. No i dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie dziewczyny idą na zajęcia. Dobrze, Kajetana, bo ty u nas gotujesz, z tego co pamiętam. O, Julia też wstaje, choć może poda jakieś śniadanie. Chociaż zaraz, my mamy jakieś resztki. Dobra, naleśniki sobie zjedz. Juliet w sumie też chyba może zjeść. Darren zje surówkę i Sam również zje surówkę. Dobrze, a ja was zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. Z racji, że dziewczyny tutaj zaraz wszystkie nam powstają, będę mogła im powymieniać łóżka. O, już? No dobra, no może zdążycie zjeść zaraz, sama. Dobra, wiesz co, idź na zajęcia. Sam chodzi chyba z Kajetaną na zajęcia, tak. No Kajetana zdążyła przysiąść, no dobra, najadłeś się, śmigaj. Darren się wyśpi i na którą ty masz zajęcia? Za 5 godzin i Juliet też za 5 godzin. Fajnie, że one chodzą tak, można powiedzieć, parami. Wybrać karierę muzyczną, proszę bardzo. Juliet, jak tutaj już siedzisz, to weź posprzątaj. Tutaj to jeszcze odłóż resztki, ktoś to skończy. Dobra, wszystkie powstawałyście? Darren jest, sam na zajęciach, Juliet jest i... Dobra, dobra, to ja mogę powymieniać łóżka w takim razie. O, i jeszcze od razu kosze na pranie w takim razie. Dobra, łóżka, weźmy może 2800, a jak one ze statystykami? 8,3, a 800 zł 300 droższe. Dobra, weźmiemy na razie takie i na razie będę kupowała, wiecie co, wszystkie takie same, bo tak myślę, że na kolejny odcinek możemy sobie zrobić jakiś mały remont na przykład. Dobra, tu wstawimy kosz. Zaraz Juliet będzie chodziła, to wszystko sprzątała. Chodźmy na górę od razu też z łóżkami. Weźmy tam to łóżko. To było to? Chyba to. Weź się obróć. Dobra, to kosze to ja powstawiam później. Najpierw łóżka. Proszę. I tu kolejne. O, i proszę. Dobra, mają już łóżka, przynajmniej się będą wysypiać na te zajęcia. A teraz jeszcze właśnie kosze na pranie. Mam nadzieję, że tu ci nie będzie przeszkadzał. Tu jeden wstawimy, tu wstawimy. Jeszcze tu jest łazienka. Tu. I tutaj jeden. Dobra, jest spoko. Juliet, chodź ty tutaj, ty posprzątasz. Weź tutaj właśnie to posprzątaj tak w całym domu. Trochę się tego nazbierało. No jedna noc i jak napaskudziły, prawda? Darren, co ty tam robisz? Nie, nowy obiekt. Nie, ty posprzątaj po sobie, dziewczyno. No i to w sumie wszystko jest w porządku. Weź może sobie pooglądaj telewizję. Juliet, jak skończy, myślę, że też będzie sobie oglądała razem z siostrą. Chodź tu, oglądaj. Tutaj też miałaś posprzątać ty, pani. Jeszcze gdzieś coś? Sprawdzę, czy ten dom wygląda. Chcę właśnie zrobić im tutaj taki remoncik, żeby to troszkę wyglądało. Macie tutaj te krzesła, każde z innej parafii, fotele tak samo. No, a jak będą miały się wyprowadzać, ja to wszystko sprzedam i będzie z głowy. Co to jest w ogóle? Oglądaj, czyli jakieś graty. Pewnie takie też i zostawimy. Dziewczyny, wiecie co? Z racji, że wy macie tak za trochę te zajęcia, ja bym was wysłała tutaj do tablicy ogłoszeń. Tu jest chyba najbliższa, bo chciałabym wejść jakieś... nie, z nikim się nie będę przyjaźnić. Chcę zajrzeć dla grup. Praca dzienna, może zobaczmy tutaj coś. Niech sobie, wiecie, dorobią trochę, tak? Dobra, ty też chodź. No pamiętam, jak kiedyś Madzia Smith była na studiach. O, akurat zobaczycie pracę dzienną i pójdziecie. Odwiedź teatr i kieruj gości na miejsce. Simoleony, dobra, jedno to ci weźmiemy. A zobaczymy, co Darren dostanie. Nie, nic nie będę szukać, jazda na zajęcia. Dobra, pracować mi ciężko, tutaj o, a wy akurat do domu zmierzacie, bardzo dobrze, Kajetana również. Za ile macie zajęcia? Za 5 godzin. To myślę, że Kajetana mogłaby jakiś obiad podać. Gdzie jest Kajetana? A Kajetana w ogóle na innym wydziale, a Kajetana już w domu, ale chyba na innym wydziale też była. Pokaż jak ty tu, całkiem spoko. Weź podaj lunch. O, smażony ser. Jak ja bym zjadła smażony ser? Zresztą w sumie, jaki ja posiłek w Simsach nie wybieram, ja zawsze bym go zjadła. No, niemalże w 100% zawsze. I nie to, że jestem świeżo po jedzonku. Miałam właśnie te zapiekanki z salami i serkiem, a do tego sałatkę. No,
Obżarłam się, że ledwo siedzę, naprawdę, ale i tak bym tam to zjadła. Dobra, Sam, ty jak wrócisz, wiesz co, ty masz troszkę słabo zabawę. Może choć ty weź pograj w jakieś Simsy czy coś. O, masz, wyścigowo sobie pograj. Pograj sobie wyścigowo, zabawa ci o wzrośnie. Co ty już tu piłaś? Zostawić za 5 minut i nie przypilnować. No wiecie co, ty się ciężko uczysz, ty, a ty to wiesz co, też pracuj. Chociaż nie. Darren, to ona będzie... A nie, nie ma. Tu myślałam, że jest poznawać znajomych czy coś takiego. Dobra, Kajetano, zrobiłaś to. Super. A jak ty byś jeszcze walnęła jaki deser? Posiłek? No ty chyba tak średnio umiesz w desery jeszcze. Na zwierzaka, lunch. Dobra, na razie sobie odpuść, chodź tutaj sobie, pooglądaj telewizję przed zajęciami. Chciałabym też, żeby wieczorem dziewczyny zaprosiły tutaj tych facetów wszystkich, co poznały. No, zobaczymy, czy to się uda. Co to w ogóle masz? Aha, dobra. Co? A jak ja ci to wybrałam i dlaczego? Ja mam... No tu muzyczna, tak. Ty to później odwiedź to miejsce. Sztuki... Dlaczego niektóre mają jakieś niewydarzone pragnienia życiowe? Co się stało? Dopiero teraz to zauważyłam. Jakoś musiałam, nie wiem, to przeklikać czy coś. Nie mam pojęcia. Kimżeś pan jest? Paparazzi, spadaj pan. Spadaj pan, nie zabieraj mi powietrze. Dobra, chodź sobie tutaj użyj. Zobaczymy, może zdążyć wziąć też prysznic. Sam, ty jak tam? Ty też powinnaś jakiś prysznic wziąć. Choć to prysznic będzie zajęty. Może zdążysz wziąć kąpiel. Za ile masz zajęcia? Za 2 godziny? A, to utopić się je nawet zdążysz. Proszę bardzo. O, no, zdążysz dotrzeć, nie martw się. Tak, o, ty już leć na zajęcie, wy dziewczyny. Wy też jeszcze zajęcia macie. Wy chyba macie jedne za drugimi zajęcia, pokaż. Poniedziałek, tak, 12-16, tylko 2 godziny miały tam przerwy, więc dobrze. Ja będę musiała im te zmienić, bo żaden orzeszek, już jeden orzeszek właśnie na zajęcia mi poszedł, wystarczy. No, będę musiała im to zmienić, bo ja nie chciałam takich pragnień życiowych dla nich, nie wiem skąd to się wzięło. Dobra, dziewczyny, wy jak tutaj już będziecie po zajęciach, ja... Tak, proszę, każda niech dotrze do domu. Za co dostaliśmy 250? A, bo Juliet poszła na to do pracy tej. No trochę mało, ja tam bym wolała nerkę oddać. Madzia Smith oddała jej chyba z 15. Jakie to kasy wtedy były za to. Może teraz się nie oddaje już nerek w dzisiejszych czasach. Ja tam nie wiem. Dobra, dziewczyny zaraz tu wszystkie nam wrócą. Oj, tak troszkę tu średnio widzę stoł. Ale wiecie co, wiecie co, a wiecie co? A ja zrobię tak, że kupię tu, nie tu, że tu, że to, nie to, o, nie to. To. O, kupię im jakiś sprzęt grający. Też no nie szalejmy mocno może z tą kasą. O, ten jest za duży powiedzmy, to jest bardziej do karaoke. O, kupmy im coś takiego. O, i będzie im grało. Zrobię sobie tutaj taką małą imprezkę. Włącz i weź przełącz na... Co ja bym dzisiaj posłuchała? Ja bym posłuchała... Wiedziałam, elektronicznie bym posłuchała. Dobra, dziewczyny, wracaj do domu. Jak wrócicie, to tak. Ty sobie zaproś tego swojego tutaj. Zaproś. Sam niech zaprosi tego człowieka. No sam, wejdź szybciej do domu, bo nie mogę zaprosić. Ty zaproś tu swoją gwiazdę. Jak to nie masz, Steve, ochoty przychodzić? Steve, jak śmiesz? Steve, ja zadzwonię jeszcze raz. Będziesz miał ochotę. Czy oni wszyscy jeszcze są na studiach? O, Robert jeden dobry, a do tej zaprosimy tą. Zaproś. No to sorry, Darren, ty idź się tutaj ochodź. Tańcz. Taniec. Dobra, Sam też jest tutaj osamotniona, że tak powiem. Weź sobie zjedz naleśnika. Kajetana, ty też osamotniona. Czy ty byś mogła podać jakiś obiad? Może hot dog z tofu ze względu na Darren, która nie je mięsa. O, widzicie, ta przyjdzie, bardzo dobrze. A właśnie tak się zastanawiam, czy ten od Kajetany też powiedział, że nie przyjdzie. Chyba nie przyjdzie. Dobra, Sam, co ty robisz? Ty idziesz jeść, idziesz gotować, Darren idzie tańczyć, a Juliet czeka na tu swoją koleżankę. To nawet możesz tutaj podejść sobie, poczekać na nią. O, widzisz, już przyszła, to... Nie, to nie ona, sorry. Ale ta... O, ja same paparazce lecą. Idź se usiąść i poczekamy. O,
Przyjechała, dobra. Weź przyjazne, nie, powitaj po prostu tak ładnie. Co? A skąd ty wytrzasnęłaś nią gotowe... O, ja nawet nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć. Dobra, weź tutaj stwórz grupę i chodź sobie, jak stworzycie grupę, może będą mogły tu razem podejść. Idź tu. Przylezie tata. Dobra, lezie, okej. Weź przyjazne, pogawędka. Który jest? Prawie 21. Myślę, że możemy spróbować zaprosić tamty resztę niedobitków, co nie chcieli przyjść. Dobra, wy tu rozmawiajcie. Darren, ty się bardzo dobrze bawisz z tego, co widzę, ale spróbuj tego zaprosić. Zaproś. Kajetana, zaproś tego. A sam niech zaprosi... Darren, tak. Zaproś. Czy sam nie zna Kajetany? Mam jakieś... Nie, znają się z Kajetany, tylko nie mają dobrych relacji. Dobra, od Kajetany zaraz przyjdzie. Jak to nie masz ochoty czasu z nią spędzać? Darren, tutaj coś się wydarzyło. Pogawędka i SMS. Przyjazne. Tutaj jakiś zły humorek dzisiaj wjechał, muszę wam powiedzieć. To nic innego. Kto to znowu paparac przyszedł jakiś? Kajetana, czemu... No ja wiem, że ty jesteś trochę zmęczona, ale patrz, kto przyszedł. Weź przyjazne, weź go powitaj. Powitasz go, dwa razy buzi buzi i tyle. O, i przyszedł jeszcze ten. To jest Robert. To Robert jest od Sam. Też powitaj go. I sobie spędźcie trochę razem czasu. No, Darren na telefonie powisi trochę, no ale dobra. Dobrze, i teraz tutaj weź przyjazne, weź pochwal ciężką pracę. Wy to jeszcze na takiej stopie bardziej przyjacielskiej, to ta... Kajetana się nie cyka, tylko ho, ho i od razu lecimy z grubej rury. I o komputerach. Kajetana, hono tu. Romantyczne, flirt. O, oboje chcecie spać, to możecie spać razem, że tak powiem. Romantyczne, pochwal wygląd. Romantyczne, pocałunek. Dobrze, mogę poćwiczyć. No dobra, jesteś zmęczony, ale nie musisz tak reagować, że cię pocałować chcieliśmy, już nie przesadzaj. Dobra, przeproszę ciebie. Jaki nadwrażliwiec, mylitkę sobie wypij. Dobra, ugłaskałem ciebie, spadaj, idziemy spać. Idziemy spać, nie będę z tobą tutaj dyskutować. Dobra, ty idź spać tu. Nie, to jest Darren sypialnia, przepraszam. Tu jest twoja sypialnia. Darren, ty śpisz tu. Do 6:30 nawet. Sam, ty z tym swoim się dogadujesz. Tak, gdzie jest Juliet? Juliet poszła do komputera. Przyszła do niej koleżanka, to poszła do komputera. W sumie typowa Juliet. Dobra, weź Juliet, użyj. Weź szybki prysznic. O, z nikim się nie przyjaźni na wasze zawołanie. Dobra, i Juliet, twoja sypialnia jest tu. Widzę, że już ktoś chciał być w tej twojej sypialni. Dobrze, ty jesteś to może taki jakiś delikatny flircik. Zobaczmy. A czy ja z tobą w ogóle rozmawiałam, czy ty ten single, czy coś? Chyba rozmawialiśmy coś. Nie, dobra, on flirtów nie chce. Jacy nadwrażliwe te chłopy wszystkie dzisiaj. Możesz chłopił, jakby to Aga powiedziała. Przeproś, dobra, jest w porządku. To wiesz co? Powiem ci tak. Sayonara, no. Dobra, i idziemy spać. Niech tu się nam dziewczyny wyśpią. Sam, tu jest twoja sypialnia. Czemu mam wrażenie? Nie, no wszystkie są. Gdzie jest Darren? Darren też śpi. A Juliet? Juliet właśnie zmierza spać. Dobra, my się widzimy rano. Z tego co pamiętam, dziewczyny jutro mają tak luźniej we wtorki zajęcia, tylko po jednych, więc może jutro jaką imprezę zrobią, albo wcześniej się ich zaprosi, to może te chłopy jakieś bardziej ludzkie będą, nie wiem. Nie szło się z nimi dzisiaj dogadać. O, hot dogi trzeba jeszcze schować. Już. I dzień dobry, Darren nam się pierwsza zerwała do toalety. Tak, niech idzie, bo ona wczoraj wieczorem nie zdążyła. Dobrze, i o, posprzątaj talerz, nie wiem czy twój, ale nie będzie posprzątane. I zjedz sobie hot doga. Tutaj, tu jeszcze śpimy, tu śpimy. Sam również śpi. Dlaczego sam z Darren się zamieniła rolami, to nie rozumiem. Dobrze, ale też dziewczyny będą musiały później ogarnąć się przed zajęciami.
Też wiecie co, stwierdziłam, że skoro wczoraj balowały się nie uczyły, to dzisiaj się będą uczyć. Tak, Juliet, chodź, bo ty jesteś głodna. Zjedz sobie surówkę i tak, chodź, tu będziesz się uczyć ciężko. Daren, jak zje, też sobie tutaj siądzie, ucz się ciężko. W sumie Daren, czekaj, bo ty masz w swoim pokoju komputer, ty jako przyszła pani dziennikarz, dlatego ci tutaj załatwiłam. Masz, ucz się. Kajetana, o matko, jakaś ty głodna, co ty chcesz? Hot dogi, mogą być i hot dogi dla ciebie. Jak Kajetana swoje pierwsze zajęcie zaczyna? Kajetana już była na zajęciach. Kto co popsuł? Tu się gdzieś coś popsuło chyba. Dobra, nie wiem, weź szybki prysznic i też pójdziesz się uczyć. To pójdziesz się uczyć. O, tutaj na przykład. Ucz się sam. Ty jak zjesz też tutaj proszę. Uczyć się też ciężko. Czy Kajetana nie wziąłem, żeby ciężko? Nie, normalnie. Ale Kajetana, ty już... Aha, dobra, ty już jadłaś. Czemu wy nie posprzątałyście? I nie pytam w sumie, co się zepsuło. Gdzieś się znajdzie to, co się zepsuło. Dobra, tak. Juliet się uczy, niech się uczy. Daren ma już na uczelnię? A, ona ma na ósmą, dobra, no to idź, wrócisz, to będziesz się uczyć. Czy ty się najadłaś? Nie, no to wrócisz, to się najesz. Czy któreś jeszcze ma uczelnię? Nie. No muszę je kontrolować, bo to jednak ciężko z taką ilością. Dobra, tu dziewczyny się pilnie uczą, bardzo fajnie. Aha, bo ty masz zjeść, ty zjadłaś. No i też idź się uczyć. O, jakie pilne uczennice nagle. Juliet, jak ci tu idzie? Bo tak popatrzyłam, że im te spadają, więc niech one tam się, wiecie, uczą. Tak, ty tam sobie rób tam na tym kampusie, co ci tam trzeba. Juliet zaraz kończy naukę. Na którą ty, Juliet, masz? Za 7 godzin. To wiesz co? To ty, jak już tu skończyłeś, weź sobie chwilę, pograj w grę sportową, niech ci zabawa wzrośnie, a potem dalej się jeszcze pouczysz. Jutro nie będziecie się uczyć, bo jutro będzie impreza, bo robimy tak na przemian, tak jak mówiłam. Więc no. Dobra, wystarczy z ciebie. Kajetana, ty też już po nauce? A, ty byś chciała z tym swoim porozmawiać. Dobrze, jeszcze porozmawiasz. Chodź chwilę sobie pograj, żeby ci zabawa wróciła. Czy Juliet idzie teraz do ten? Sam ma teraz zajęcia. Dobrze, idź. Daren już właśnie wraca, akurat zje. To będzie mogła pójść się uczyć. Kajetana, będzie z ciebie tego rympoliniu, bo moje uszy tego nie zniesło. Proszę tu ciężko się uczyć. Ta się też ciężko uczy. Chodź, tak, ty sobie zjedz. No, ty tobie rozrywki też trochę trzeba, ale to nic. Ty już do domu wróciłeś, więc no, spoko. Weź tu, tak, schowaj i idź na górę, poucz się ciężko. Ty się uczysz ciężko. Ty też już kończysz, ty... Prześpi wykład. Typowe, nie powiem, że nie. Wrócisz, będziesz się uczyła ciężko. I myślę, że to będzie u was ostatnia nauka ciężka. Ty za 4 godziny. Chodź sobie użyj, jak skończysz. Prysznica nie potrzebujesz. Powiem wam, że Juliet to jest taki kujon, więc ona będzie się uczyła troszkę więcej niż dziewczyny. Kajetana, jak ty tam? Ty też się kończysz uczyć. Całkiem spoko, ty masz za 3 godziny. Chodź, podaj jakiś lunch. Co ja bym jadła? No, nie będzie to. Co prawda nie galaretka, ale na przykład takiego bananka, to spoko. O, właśnie, Juliet, bardzo dobrze. Ty tutaj się uczysz, tak? Ty będziesz musiała się nauczyć jeszcze raz, bo tutaj dziewczyny po 2 razy się uczą. Więc tutaj ucz się ciężko jeszcze raz. Sam, ty wracasz do domu, ty już raz się uczyłaś, więc chodź, zejdziesz na dół i też tutaj się pouczysz jeszcze raz ciężko. Kajetana, dokąd ty posprzątałaś? Za ile ty masz zajęcia? A, ty już chyba na to zajęcie. Nie, a my mieliśmy tutaj grę lucha, tylko że ja nie zwróciłam na to uwagi. Dobra, ty idź na zajęcie w takim razie. Juliet też idzie na zajęcia. Razem wspólnie zajęcia. Patrzcie, Daren się za wiele nie uczyła, a ma najwięcej w kwestii nauki. No dobra, skoro tak, weź tutaj to wyłącz. Niech dwa nie grają, niech jedno nam gra. Tutaj może nam bilard zrobię, zobaczę.
Jeszcze. Zaraz jak dziewczyny wrócą, może sobie, o, znowu jakaś paparazza chodzi, może sobie pogramy. Daren, bo ty jak skończysz, to już drugie swoje nauczanie, może spróbuj tego swojego zaprosić, co? Jest wcześnie, może zechce, a jak nie, to pójdziesz ćwiczyć, zobaczymy zaraz. O, już sam się gnom zalęk. Dobra, czy ten przyjdzie? Za 4 godziny jest chętny, czyli o 21. To chodź sobie przez ten czas poćwicz bez potu. Sam, czy ty robisz drugą naukę? Chyba drugą. Nie pamiętam właśnie. No w każdym razie, jak skończysz, weź sobie użyj i weź prysznic. Znaczy prysznica nie potrzebujesz z tego, co widzę. Potrzebujesz zabawy. Czy to można byłoby... Puść. Weź, to ja chciałam to sprzątnąć. O. Właśnie, weź zrób pranie przy okazji. Tak, z całej parceli. O, ty sobie tutaj poćwiczysz, tak jak miałaś poćwiczyć. Co to ci, a to ci wezmę. Totalnie nie wiem, co się wydarzyło tutaj z tymi, no ale dobrze. Teraz jeszcze tak przeglądam, co tu się wcześniej mogło zepsuć. Patrzcie, tutaj rowery mamy, ale dziewczyny chyba wzięły sobie do ekwipunku. Juliet, ty jak wrócisz... Ty jak wrócisz, czy ja się zastanawiam, czy tej nie zaprosić. No dobra, dzisiaj... O, dzisiaj zaprosi tylko Daren z racji, że wiecie, że wczoraj jej nie pykło. Kajetana, jak ty tutaj sobie dajesz radę? Dajesz sobie radę? Kajetana może by jak wróci... nie, to chciałam tu. Użyjesz i weźmiesz sobie kąpiel. Happy hour dzisiaj. No, fajnie. I w sumie byś mogła sobie pograć, bo to najlepsza rozrywka, słuchajcie, żeby pograć, nie? A ty sobie tu ćwiczysz, sam robi pranie, Juliet będzie się uczyć jak wróci, więc mamy wszystko rozdysponowane bardzo pięknie. No, tak, tutaj zbieraj te wszystkie, zrobimy pranie, dobrze, że suszarkę mamy. No ja trochę lepsze sprzęty kupię. No nam trochę tutaj kasy poszło, ale myślę, że sobie tak, kto do nas dzwoni? Możesz odebrać? Myślę, że... Aha, i wszystko rzucisz. Co tam? Myślę, że my sobie zrobimy takie podstawowe bardzo wyposażenie, ale takie gustowne. Nie będziemy jakoś strasznie dużo... wiecie... O, jeszcze raz. Nie będziemy strasznie dużo na to wszystko wydawać. Że ja mam taką nadzieję, że mi się to uda. No 30 tysięcy to jest sporo jak na ten domek, więc myślę, że będzie całkiem okej. Dobra, ty sobie tutaj ćwiczysz. Ile jeszcze? No jeszcze trochę masz do poćwiczenia. Pokaż tu. O, patrzcie, jest w szczytowej formie, bardzo dobrze. Kajetana? Co się dzieje? Zemdlej, dlaczego ty mdlejesz? Dlaczego to zemdlałaś? No dobra, okej. Okay. Przeżyłaś, wróć do domu. Ta już pracuje ciężko, no to jest norma. U Juliet akurat, niech się tutaj uczy. Ale co się z Kajetaną wydarzyło? Tego co sparchaciało, to ja nie rozumiem. Dobra, wrócisz. No tylko Daren nie by miała zaprosić, ale ja się nie mogę... Co to było? Powstrzymać się z Kajetaną. Niech Kajetana zaprosi. No dobrze, ty zaczęłaś malować, to sobie maluj. Chociaż mogłabyś trochę na gitarce porympolić. O, ten przyjdzie do nas zaraz. Dobrze. Bardzo dobrze. Tego moglibyśmy sprzedać za 1000. W sumie podejrzewam, że jeszcze nie jednego takiego znajdę. Aha, to jest ta nugetowa niespodzianka. Okej. Okay. Dobra, to ty sobie tam maluj. Zawsze też dodatkowe hajsy. Bardzo dobrze. Ty się tutaj ucz. Ty ćwiczysz. Czy ty czegoś potrzebujesz? Do toalety, chodź sobie skorzystaj i może dzisiaj uda nam się tego gościa tutaj zbajerować. Ja bym tak, no na przykład bardzo chciała. Ty tu stoisz? Nie, to paparazzi. O, taka cicho ciemna przylazła i ja mam kolejne paparazzi. Gdzie jest ten nasz? Dobra, sam też może przez 4 godziny ćwiczyć. O, przyszedł, dobra. Chodź go powitaj. Tutaj, tu go witaj. No, weź, stwórz grupę. Możecie stworzyć grupę. Chciałabym, żebyście podeszli tutaj razem, nie mokli na deszczu, ale jak widzę, to jakoś wam średnio to idzie. Dobra, weź pogawędkę. Muszę go tutaj troszkę bardziej na początku zbajerować. O, ogrodnictwie z tobą porozmawiam. Powiedzmy, że
poznamy ciebie. Jak go trochę zbajerujemy, zaczniemy go z nim flirtować. Dobra, weź tu jeszcze o komputerach na przykład. Dobra, jak tam... Halo, a co, już namalowałaś? Kontynuuj. No, ty to masz słomiany zapał do wszystkiego. Zaczęłaś, to teraz skończ. Juliet, co, czego ty się uczysz? Aha, ty sobie czytasz. No spoko, ale wiesz co, z racji na późną porę ja bym ci proponowała po pierwsze tak. Idź tu. O, tutaj pójdziesz. Weź te, weź użyj, weź prysznic i weź sobie zjedz o naleśniki. Darren, co ty robisz? Ty już... Aha, ty się zmęczyłaś, to chodź, ty pójdziesz na górę, bo jest wolna łazienka, użyj, weź prysznic i też chodź sobie zjesz surówkę na przykład. Sam zaraz się nią zajmiemy. Być może to sobie usuniemy. Czy ty tutaj... No dobra, bajerujemy zdrowo. Weź teraz tu flirty, nie flirty, jest przyjacielska, więc flirtować można. Tak, Uniwersytet Simowy. Dobra, ja idę zobaczę, jak Sam sobie radzi. Sam, cię bym prosiła też, weź kąpiel i tutaj zjedz sobie może smażony ser, ale to za chwilę. Kajetana, jak tam flirty? Dobra, flirty dzisiaj dobrze idą. To wiesz co, zalotny dowcip. Ja widzę, że tutaj się spać chce, może dzisiaj ze mną będziesz nocował, co? Romantyczne. O ochronę. Może miłosny uścisk. Dobrze byłoby, gdyby on powiedział, że ona jest urocza. No, weź jeszcze raz flirtuj. No, jest flirciarska, no. Dobra, a spontaniczny pocałunek może dziś pyknie. Ojej, jaki on jest nietykalny, matko! Co za facet! Dobra, czekaj, zaraz cię przeproszę. Cały wieczór pracuj nad facetem, a on i tak później o... Dobra, ja ci obiecam ochronę. Co? I flirty. Dobra, może on to wiecie, metoda małych kroków. Nie wiem. Dobrze, weź jeszcze z romantycznych. Poproszę o spojrzenie w gwiazdy, może to go jakoś ten. Idziecie patrzeć w te gwiazdy? Dobrze, skoro ty, no tak, ona marzy o pocałunku z nim, a on taki niedostępny, matko. Weź, nie podaj śniadanie, weź sobie zjedz naleśniki. Sam, skończ ten obraz. O, Darren sama poszła spać. Ja idź tak dłużej, do 8 sobie pośpi. Juliet też poszła spać. Co za... Wychowałam dziewczyny, muszę powiedzieć, że wychowałam. No, są bardzo, że tak powiem, ułożone. Weź prysznic, weź... sprzątnij. Sprzątanie zrobię w kolejnym odcinku tam. Chodź tutaj o i pójdziesz ty sobie spać. Skoro ten Gabon nie chce z nami dzisiaj nic ten teges, to niech spada. Dobra, Sam niech tutaj się ogarnia. Aha, tutaj nam się popsuło. Wiecie co, no my mamy trochę tych finansów. W sumie Sam chyba się lepiej trzyma. Jak ty byś Sam wzięła usługi, zadzwoń. O, Robert do nas SMS-ka pisał, fajno. Ale zobaczymy, jak tam Sam zareaguje. O, tutaj nie było pranie robione. No nic. Dobra, chodź sobie zjedz. Jej już trzecia w nocy. No to wyście tu pobalowały, dziewczyny. Dobrze, że wy macie ten... O, jeszcze zombie nam wylazło. Dobrze, że wy macie... Nie, jutro jest środa. Właśnie za 5 godzin, ale dobrze, że macie wygodne łóżka, to mam nadzieję, że dacie radę się wyspać. Dobra, weź to ten i ty śmigaj spać. Ja nie wiem, jak to będzie, jak wy się... Kiedy wy się wyśpicie. No cóż, studenckie życie. Dobra. Tak, ja chciałam, żeby pokojówkę zamówić, bo 125 simoleonów to nie jest majątek. Dobra, jazda spać. No, mam nadzieję, że wy się wyśpicie. Dobrze, kochani, my kończymy ten odcinek. No tutaj Juliet i Darren są zdecydowanie wyspani, chociaż to jest zmęczone po ćwiczeniach. No a tutaj jakoś będziemy działać. Jakoś. No, Kajetano, muszę przyznać, że z tym, jak ty się nazywasz? Maxi. Będziesz Maxem. No. Brotoaski. Ale czekaj, my... A myślałam, że my mamy wyższy poziom
sławę. No dobra, w każdym razie może się jakoś dogadają, no bo jak widzicie, Kajetana tutaj odpuścić mu nie chce. Więc mam nadzieję, że jakoś im tam to w kolejnym odcinku pyknie. No i ja na kolejny odcinek pozmieniam im te tutaj osobowości pragnienia życia, bo nie wiem, jakim cudem ja je tutaj tak wybrałam. Nie wiem, może coś się zepsuło. No, w każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.